Witam w prognozie na październik 2024 dla urodzonych ze Słońcem w znaku bliźniąt. To będzie już troszeczkę inaczej zrobiona prognoza, nie będzie podzielona na odcinki, stąd teraz pojawia Wam się tabelka na dole, gdzie mamy takie przyporządkowanie pomocnicze dla stopni Słońca i dat. Znaczy, że mniej więcej urodzeni od 21-25 maja mają Słońce w przedziale od 0 do 5 stopni bliźniąt właśnie, ale to jest tylko estymacja, stąd warto posłuchać mnie dalej, trochę będę mówiła, co zrobić, żebyście ode mnie dostali swoją pozycję Słońca urodzeniowego, jeżeli jej nie znacie. Natomiast jeżeli ktoś nie chce sobie zawracać głowy, no to nie musi. Niemniej jednak skorzystanie z prognozy będzie efektywne wtedy, kiedy będziecie swoje położenie Słońca swojego znali. Tak patrząc na to, co ogólnie jest mówione w tym czasie, w Merkury będzie pół miesiąca w Wadze, pół miesiąca w Skorpionie, to jest władca bliźniąt, czyli Wasz władca, stąd możecie słyszeć, że w pierwszych dwóch tygodniach Wasze relacje po prostu wybuchną, będzie cudownie i fantastycznie, po czym z kolei, że w dwóch następnych tygodniach no, będzie wręcz przeciwnie, niefajnie. No, tak naprawdę obydwie informacje są bardzo błędne, bo to wcale tak nie jest. To, że Merkury jest Waszym opiekunem, to jest istotne, ale to, że on wchodzi w taki czy inny znak, no nie wpływa tak, że to na Was wszystkich w jakikolwiek sposób oddziałuje. To jest taka jakość ogólna na świecie i jak energie między ludźmi pracują. Natomiast no nie tak, żeby to brać do siebie tak naprawdę na poważnie. No ale to już jak to chce. W tym miesiącu będzie inny sposób prezentacji tych prognoz miesięcznych. Nie będzie już podziału na odcinki, natomiast nadal pozostanie podział na sektory, jak już zasygnalizowałam wcześniej, kiedy widzieliście tą tabelkę ze swoimi ze stopniami i z datami, które mniej więcej przekładają się na te stopnie. Ci, którzy nie chcą, no oczywiście nie muszą korzystać z tych informacji na monitorze i mogą sobie brać pod uwagę wszystko jakby do siebie, no bo któregoś dnia w tym miesiącu to się dla Was wydarzy. No gorzej z tymi prognozami długoterminowymi, tych planet ciężkich jak Pluton, jak Eris, Neptun, Uran, Saturn i w tym miesiącu też Jowisz, gdzie to po prostu jest tak, że dany tranzyt dotyczy osób ze Słońcem w jednym bądź dwóch stopniach całego znaku. No ale jeżeli ktoś chce uparcie wierzyć w to, że na przykład Jowisz w bliźniętach dotyczy wszystkich bliźniąt, albo Saturn w rybach dotyczy wszystkich przez cały czas pobytu w znaku, albo Pluton w koziorożcu czy w wodniku dotyczy wszystkich przebywając tam 20 lat, no to ja nic na to nie poradzę. Jeżeli chcecie w to wierzyć, no to wierzcie. A w każdym razie no nie jest to, nie będzie Wam to za bardzo przydatne. A dla każdego, kto chce wiedzieć dokładnie, co, gdzie i kiedy, to informacje po prostu trzeba będzie bardziej skupić się na też oglądaniu, nie tylko na słuchaniu. No przepraszam, no na mnie też przy okazji będziecie patrzeć. Staram się wyglądać tak trochę podobna do ludzi, a rozumiem, że nie każdemu musi się to podobać, ale sporo będzie tych informacji na monitorze takich naklejanych, że tak powiem, więc mnie wtedy będzie mniej widać. Na początku będą omawiane wpływy krótkotrwałe, później będziemy przechodzić do tych coraz bardziej dłuższych. No i na końcu już będę mówiła tylko o tych naprawdę ciężkich, tak naprawdę, naprawdę ważnych. No i one wtedy już nie będą dotyczyły całego znaku, jak wspomniałam, ale tylko poszczególnych grup. Jak kto z tego skorzysta, to już jest Wasz wybór. Oczywiście dziękuję za wsparcie, które dotychczas otrzymałam. No niestety za wielkie ono nie jest, więc bardzo proszę o no, wzmożenie tej działalności, jeśli to możliwe. Guzik wspieraj, guzik podziękuj. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z narzędzi udostępnianych przez YouTube, to jest pod każdym już teraz filmem blik, jest konto
No, dla mnie każda forma wsparcia będzie istotna, no bo jeżeli ten kanał nie przestanie chociaż generować strat, no to ja niestety będę musiała się stąd wynieść. Pewnie na tym bardzo nie stracicie, bo jest tak dużo teraz astrologów na kanale, że tam pewnie wiele osób łatwo mnie zastąpi. A jeżeli komuś się to akurat podoba, do niego dociera, to bardzo proszę o to, żeby jakby tą moją pracę docenił, no bo każdy za swoją pracę chciałby otrzymywać wynagrodzenie i ja też. Dziękuję za komentarze i przede wszystkim dziękuję za to, że słuchacie w tych moich innych też filmach, jak na bieżąco Wam mówiłam, żeby nie komentować tymi wklejanymi formułkami, bo to okazuje się bardzo takie zgubne i dla Was, i dla mnie, bo boty natychmiast wychwytują takie działanie jako spam i blokują często Was, jeśli chodzi o możliwość komentowania, a mi jadą po zasięgach. Więc tylko komentarze takie spontaniczne, no w miarę długie, no podobno 7 słów to jest to minimum, ale takie naprawdę może być o cokolwiek. Już ludzie, niektórzy wiedzą, tak piszą, że mają ładną pogodę, że piesek tam coś zrobił, czy kotek. To naprawdę nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, żeby to było spontaniczne i takie, no powiedzmy sobie, prawdziwe. Oczywiście najlepszą formą komentarza, jeżeli chodzi o prognozy, będzie dla Was, że tak powiem, prośba, to tak brzmi bardzo oficjalnie, ale zgłoszenie po to, żeby dowiedzieć się, gdzie leży Wasze słońce urodzeniowe. Bo jak wiecie, oczywiście ta prognoza jest oparta na tym, gdzie ono właśnie jest. Ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób tego nie wie. Stąd jeżeli przyświecie mi dzień, miesiąc i rok, czyli pełną datę swojego urodzenia, to będę w stanie Wam podać przedział, w którym było słońce tego dnia, którego się rodziliście. Bez roku nie, bo to nie jest wtedy konkretny dzień, tylko cyklicznie któryś dzień, że tak powiem, w roku, a to tak nie działa. Słońce każdego roku o innej porze wchodzi w dany znak i nie zawsze wcale jest to ten sam dzień, więc nie da się zrobić tego bez roku. Jeżeli dodacie mi jeszcze godzinę i miejsce urodzenia, nie musi być takie bardzo dokładnie, szczególnie jak ktoś się urodził w małej miejscowości, to lepiej podać to większe miasto blisko, bo to nie jest taki, ja nie robię Wam takiego dokładnego horoskopu, gdzie to wtedy każdy detal ma znaczenie, a jeżeli podacie mi duże miasto, to ja będę wiedziała, gdzie go szukać, a jak podacie mi jakąś taką nazwę, którą znacie Wy i paru sąsiadów, no to ja nadal nie będę wiedziała, gdzie to jest i nic z tego nie zrobię. W każdym razie, jeżeli podacie też godzinę i miejsce, dostaniecie też ascendent i księżyc, no i taką małą mikroanalizę swojej szanownej osobowości. Dziękuję subskrybentom, zapraszam następnych, zachęcam do ustawienia powiadomień. Oczywiście każdy like pod filmem jest na wagę złota. Udostępnienie na swoich mediach społecznościowych, no jeszcze najbardziej. A teraz przejdźmy już do szczegółów prognozy. Słońce będzie w tym miesiącu w wadze do 22 października, kiedy to wejdzie sobie w znak Skorpiona, a to znaczy, że ci z Was, których Wasze słońce urodzeniowe jest pomiędzy początkiem stopnia 8 a końcem znaku bliźniąt, a dokładniej macie teraz tabelkę, która pokazuje kto, kiedy, tak jak mówiłam, gdzie jest pozycja Słońca, na przykład od 7 do 10 stopnia słonecznego urodzenia Waszego, no to oddziałuje dla Was ten wpływ tylko 1 i 2 października i tak dalej do następnych. To będzie właśnie trygon Słońca do swojej pozycji urodzeniowej, a dokładniej oznacza, że masz wrażenie, że wszystko, czego się dotkniesz, zamienia się w złoto. Dzięki optymizmowi i entuzjazmowi podnosisz na duch ludzi wokół siebie, a oni chętnie wspierają Ciebie w Twoich dążeniach. Poczujesz się też bardziej pewnie siebie i towarzysko, dlatego to świetny czas na nawiązywanie kontaktów lub nadrabianie znajomości już z istniejącymi przyjaciółmi. Mniej boisz się teraz ryzyka, ale nadal zachowujesz rozsądek, dzięki czemu ten dzień może Ci przynieść jakiś mały sukces. Merkury też będzie w wadze do 13 października, potem wejdzie w Skorpiona.
W związku z czym ci z Was, których słońce urodzeniowe znajduje się pomiędzy początkiem znaku 8 bliźniąt, a końcem tegoż właśnie znaku, też skorzystają z trygonu Merkurego do swojego słońca urodzeniowego, kiedy dokładnie macie tabelkę, kierując się z pozycją słońca swojego urodzeniowego, znajdziecie daty oddziaływania na siebie właśnie tego tranzytu. A co on oznacza, no to posłuchajcie. To doskonały moment na pracę umysłową, zorganizowanie siebie lub grupy, a także na negocjacje. Ogólnie ludzie będą traktowali Twoje słowa jako mądre i prawdziwe, dlatego możesz na ten dzień zaplanować załatwienie jakiejś ważnej dla siebie sprawy. Wenus będzie w Skorpionie w tym miesiącu do 17 października, kiedy to przejdzie sobie do Strzelca. Dlatego dla tych z Was, których słońce urodzeniowe znajduje się pomiędzy początkiem znaku bliźniąt, a końcem jego 17 stopnia, będziecie mieli opozycję do swojego słońca urodzeniowego od Wenus. Na ekranie macie tabelkę, pokierując się pozycją swojego słońca, jesteście w stanie znaleźć daty, kiedy Was dokładnie będzie to dotyczyło w tym miesiącu. No jest to taki dość, no zresztą posłuchajcie, jaki tranzyt. To będą trudniejsze czasy dla związków, bo spróbujesz wyrównać Wasze obowiązki i prawa, ale będziesz chcieć to zrobić na siłę. Co drugiej stronie może się nie spodobać. Możesz popsuć relacje z otoczeniem, zachowując się zbyt egoistycznie, albo dopadnie Cię niezdecydowanie, wynikiem czego jakaś okazja przejdzie koło nosa. To też nie będzie dzień szczytu Twoich możliwości twórczych, stąd jeśli jesteś artystą, zaplanuj sobie tych kilka dni wolnych. Juno też jest w wadze przez cały miesiąc, co oznacza, że ci, którzy mają słońce urodzeniowe pomiędzy początkiem 18 stopnia bliźniąt do samego końca tego znaku, też doświadczą trygonu Juno do swojej pozycji słońca urodzeniowego. Kiedy to też macie tabelkę, kiedy kto, to tam możecie sobie sprawdzić. A co on oznacza, to posłuchajcie. Kwestie małżeńskie dotyczące związku uczuciowego będą zgodne z Twoimi celami osobistymi, co pozwoli dokonać jakichś istotnych usprawnień na tym polu. To, co będzie dobre dla Was, będzie też służyć Tobie. Vesta będzie w Pannie do 27 października i potem na te 3 ostatnie dni przejdzie sobie do Wagi. W związku z czym mamy tutaj dwie grupy, które doświadczą zupełnie różnych tranzytów. I tak ci ze słońcem urodzeniowym w pierwszych 3 stopniach bliźniąt właśnie przez te ostatnie dni od 27 października do końca miesiąca skorzystają ze wspierającego ich tranzytu trygonu Westy do słońca urodzeniowego, a polega on na tym, że to okres harmonii i równowagi psychicznej, nawet poczucia szczęścia, dzięki czemu z większym optymizmem i nadzieją spojrzycie na nadarzające się okazje. Odważniej będziecie sobą, nie bojąc się opinii otoczenia. Możecie też dać upust swojej kreatywności przez wyraz artystyczny albo w inny sposób podążycie w celu samorealizacji. Jeśli borykacie się z jakimś problemem, to teraz możecie wpaść na jakiś taki genialny, ze swojego punktu widzenia przynajmniej, pomysł, w każdym razie nietuzinkowy, w którym sobie z nim poradzicie, albo po prostu sama większa wiara w siebie Wam to umożliwi. Z kolei ci, których słońce urodzeniowe znajduje się pomiędzy początkiem stopnia 17, a końcem znaku bliźniąt, dostaną się pod wpływ kwadratury Westy do Słońca. Dokładniej macie tabelkę znowu, gdzie kto, znaczy gdzie, który pozycja Słońca odpowiada jakim datom oddziaływania tego aspektu, czyli na przykład urodzeni ze Słońcem pomiędzy 20 a 25 stopniem będą odczuwali ten aspekt od 7 do 16 października. I tak analogicznie te sąsiednie. A czego się spodziewać w związku z tym tranzytem? No to posłuchajcie.
czeka Was czas napięć pomiędzy potrzebami Waszego ego a chęcią życia w świętym spokoju. Przejawi się to w postaci niepokojów, drażniących myśli i wątpliwości co do wyrażanych, wyznawanych, cenionych wartości. Trudniej Wam będzie teraz otwarcie wyrażać siebie. Możliwa frustracja wynikająca z tego, że otaczający Was ludzie nie rozumieją właściwie Waszego postępowania albo nie uznają należycie, przynajmniej według Was, Waszych osiągnięć. To z kolei powoduje zwątpienie w swoje możliwości i umiejętności, a zatem zwiększa samokrytycyzm. Obszary życia, w których doświadczycie teraz trudności, to dziedziny, którym się trzeba przyjrzeć i być może podejść do nich w jakiś inny sposób. Jeśli trochę nad nimi popracujecie, poprawicie siebie jako ludzi, w jakiś sposób się rozwiniecie. Przechodząc do wpływów najważniejszych, długoterminowych, a nawet wieloletnich, które teraz dla Was, czasem dla wszystkich, a chociaż w tym miesiącu to chyba żaden dla wszystkich, dla raczej nielicznych, ale każdy dla innej grupy będzie oddziaływał. Zacznę od Eris, która działa najdłużej, ale dla najwęższej grupy. Otóż Eris nadal retrograduje w znaku barana, stąd sekstyl z nią przez cały miesiąc odczują ci, którzy mają słońce urodzeniowe w stopniu 25 i 26 bliźniąt. Co ona Wam przyniesie? Sekstyl Eris do słońca. To wielomiesięczny tranzyt, oczywiście stanowiący tło wydarzeń, taki pewien trend. Nie został uwzględniony w prognozie rocznej, no bo dotyczy bardzo wąskiej grupy, Waszej grupy. Masz teraz szansę zrozumieć swoje prawdziwe możliwości i zdolności, co pozwoli Ci bardziej pewnie kroczyć przez życie. Chętnie eksplorujesz nowe obszary i dokonujesz istotnych zmian w podejściu do siebie oraz do otoczenia. Bo masz więcej odwagi i determinacji. I nie będziesz się obawiać swojej kreatywności ani innowacyjności, dlatego nowe pomysły i inspiracje przyniosą korzyść zarówno Tobie, jak i innym. Twoja intuicja i wrażliwość na energię otoczenia będą teraz tak silne, że pozornie chaotyczne, z niczym niezwiązane sytuacje dla Ciebie będą okazją do zauważenia przyczyn zjawisk, które wydawały się mieć korzenie zupełnie gdzie indziej. Być może przeprowadzisz nawet jakąś prowokację, która pomoże Ci kogoś bądź coś zdekonspirować i to przedsięwzięcie zakończy się sukcesem. Pluton retrograduje do 13 października w ostatnim stopniu koziorożca i on się stamtąd praktycznie nie ruszy w tym miesiącu, bo on sobie teraz będzie szedł do tyłu, potem się zatrzyma, potem się tam lekko bujnie do przodu. De facto to będzie kilka minut tutaj z powrotem, więc de facto stanie w tym samym miejscu, zostanie co jest. To znaczy, że urodzeni ze słońcem w pierwszym stopniu bliźniąt skorzystają z trygonu do swojego słońca urodzeniowego. To jest bardzo silny tranzyt, raz w życiu się go ma, jeżeli w ogóle. W prognozie rocznej dla bliźniąt, dla sektora pierwszego tam, omawiam ten tranzyt dokładniej. Neptun porusza się ruchem wstecznym w przedostatnim stopniu ryb, dlatego urodzeni ze słońcem w 29 stopniu bliźniąt w październiku zmierzą się z jego kwadraturą. To jest trudny tranzyt, jeden z trudniejszych, dlatego też warto znaleźć go sobie w prognozie rocznej dla Waszego znaku, dla sektora szóstego i tam o nim posłuchać, żeby się z nim oswoić i jakoś sobie z nim poradzić. Chiron retrograduje w znaku barana, dlatego właściciele słońca urodzeniowego w przedziale 20 stopni 01 minuta do końca 23 stopnia, czyli stopień 21, 2 i 3 bliźniąt, odczują sekstyl Chirona, który jest tranzytem wspierającym, o charakterze działającym wewnętrznie, a o szczegółach dowiecie się z prognozie rocznej dla Waszego znaku, tam będzie to w sektorze piątym.
Saturn też retrograduje w 14 stopniu ryb. W związku z tym urodzeni ze Słońcem w 14 i 15 stopniu bliźniąt odczują w tym miesiącu no, dość spore trudności przez kwadraturę do swojego Słońca urodzeniowego od Saturna. Więcej dowiecie się w prognozie rocznej dla bliźniąt w sektorze, to będzie omówione trzecim. Jowisz jest w bliźniętach, ale ponieważ 10 października wejdzie w retrogradację, to znaczy teraz se stoi, potem sobie wejdzie w retrogradację, znaczy na początku sobie stoi, potem sobie wejdzie w retrogradację, ta za szybko się nie poruszy. Przesuwa się bardzo jak na Jowisza powoli, w związku z czym będzie dotyczył wyjątkowo wąskiej grupy ludzi, ale w wyjątkowo mocnym oddziaływaniu, powiedzmy. I tak ci, których Słońce urodzeniowe znajduje się w 21 i 22 stopniu bliźniąt, no to będą najwięksi farciarze w tym miesiącu, jeśli nie w tym roku, bo oni będą się cieszyć koniunkcją Jowisza do swojego Słońca urodzeniowego i naprawdę mało co jest w stanie ten tranzyt zniszczyć. Oczywiście możecie mieć teraz jakiś trudny tranzyt do ascendentu od Plutona na przykład, czy do Księżyca od Plutona na przykład, czy od Urana, nie wiem, koniunkcję. No to wtedy byłoby ciężko, ale naprawdę tylko w kilku przypadkach możecie, nie skorzystać z takiego naprawdę bardzo szczęśliwego okresu. Ale pamiętajcie, tylko 21 i 22 stopień bliźniąt. No, ponieważ jeszcze koniunkcja, może jeszcze na 20 i 23 stopień można by było zaryzykować rozciągnięcie, ale dalej bym nie poszła. Jak ktoś chce przyjąć, że każdy bliźniak, no to niech przyjmuje. No to jest taka absolutnie wyjątkowa sytuacja i w ogóle o horoskopie, o koniunkcji Jowisza do Słońca mówię w Waszym horoskopie rocznym. Dla sektora piątego więcej się możecie tam dowiedzieć, jak to szczęście skapitalizować. Lilith przebywa w wadze i utworzy trygon do Słońca urodzeniowego tych z Was, którzy je mają. I teraz popatrzcie sobie na tabelkę, bo to jest między 10 a 15 stopniem, ale 10 stopień to tylko jeden tydzień, a pozostała cały miesiąc. A to tak, żebyście sobie wiedzieli, kto kiedy znowu może z tego tutaj akurat skorzystać, bo to jest taki ekscytujący wpływ, omówiony też w prognozie rocznej dla sektora trzeciego, dla Waszego znaku oczywiście. I przechodzimy do Pallas, która jest w Strzelcu. Dlatego ci, których Słońce urodzeniowe znajduje się w przedziale od początku 7 stopnia znaku bliźniąt do końca 19 stopnia, zmierzą się ze skutkami opozycji tej planetoidy. W terminach znowu podanych na ekranie, każdy przedział, kiedy indziej sobie z niej, no może nie skorzysta akurat, ale to nie jest taki bardzo skrajnie ciężki tranzyt. No jest trochę denerwujący, ale oczywiście w prognozie rocznej dla sektora trzeciego Waszego znaku mówię o nim więcej. I to już wszystko, drogie bliźnięta, bliźniaczki, no nie umiem żadnego innego słowa dla Was wymyśleć, czułego. W każdym razie w październiku to tyle. Biorąc pod uwagę położenie Słońca urodzeniowego w Waszych kosmogramach i tranzyty, jakie tworzą do niego bieżące planety, no to już jest wszystko, co da się powiedzieć na temat tego w tym miesiącu. Ja wiem, dla niektórych to mogło być za mało, dla niektórych może za dużo. To nie zależy ode mnie. Ja nie wybieram, kiedy, jakie planety tranzytują Wasze Słońce i w jaki sposób, czyli ani ile tego jest, ani czy to jest fajne, czy mniej fajne. To naprawdę nie zależy ode mnie. Ja bym bardzo chciała mieć taką moc, no ale to jest raczej w kwestiach takich marzeń niespełnialnych. Dlatego bardzo bym prosiła nie winić mnie o to, jeżeli Wam się nie podoba zawartość w sensie takim, że jest tego za mało albo że nie jest to, co chcielibyście usłyszeć. No słyszycie to, co jest prawdą. Nie będę Wam tutaj bzdur klepać, bo nie będę tego robić. Nie jestem taką osobą, która mówi tylko po to, żeby mówić i mówi tylko to, co chcą inni usłyszeć. Dla każdego coś miłego, no mam nadzieję, że ostaną się ci, którzy taką właśnie formę przekazu docenią.
Jeżeli chodzi w ogóle o to, co Wam w tym miesiącu się może przydarzyć, no to oczywiście, no tak naprawdę dużo więcej może Wam się przydarzyć niż to, co Wam powiedziałam. No bo ja mogę tylko wyestymować położenie Waszego Słońca i na podstawie tego Wam powiedzieć, co tam ewentualnie. No jak na przykład ktoś ma, nie wiem, 5 tranzytów do Słońca w tym miesiącu, tych krótkich, bo tych długich to różnie, ktoś ma, a ktoś nie ma wcale, to znaczy, że ma też kilka do Księżyca, ma też kilka do Ascendentu i do Merkurego, do Wenus, do Marsa, do Medium Coeli. To są takie najważniejsze punkty, to są takie najbardziej też osobiste punkty, bo już na przykład kiedy bierzemy Jowisza, no to on porusza się na tyle wolno, że no przez kilka dni rodzące się osoby mają go praktycznie w tym samym miejscu. To już jest taki bardziej, to są już takie bardziej wydarzenia, które wpływają na większą grupę ludzi, aczkolwiek jego lokalizacja w domu już mówi, gdzie w tym konkretnym horoskopie to się, że tak powiem, przejawi. No i tam im ta planeta dalej, czyli im wolniejsza, tym więcej, większe grono ludzi ona, że tak powiem, będzie poruszała tranzyty do niej, no ale z kolei jeżeli chodzi o dom, w którym ona się znajduje w Waszym kosmogramie, to tam będzie to bardzo istotne. Ale tego się naprawdę nie da opowiedzieć, robiąc taką prognozę dla wszystkich, nie widząc czyjegoś kosmogramu. No cóż, jak ktoś chciałby więcej, to zapraszam. Prywatnie można różne rzeczy tak naprawdę można zrobić. Też zaczęłam serię live'ów, znaczy live'ów, zrobiłam jeden na razie, jedną transmisję na żywo, tak ładnie po polsku powiedzmy. Wydaje mi się, że to ma sens. To była pierwsza transmisja, więc ona jest taka trochę, no trochę taka wystraszona jestem, szczególnie na początku, tak się trochę czasami mącę. Ale generalnie no nie był jakiś straszny odzew, żeby mi się bardzo nie podobało, więc zakładam, że można iść tą drogą i wtedy możemy trochę rozwijać te tematy bardziej osobiste, żebyście więcej byli w stanie sobie jakby lepiej przyswoić, wyobrazić, zrozumieć. Pierwszy live jest o ascendencie i jego wpływie na wygląd. Zapraszam sobie do obejrzeć, można, bo on cały czas jest dostępny. Taka ciekawostka astrologiczna. Jeszcze raz dziękuję wspierającym, subskrybentom, osobom aktywnym. Zdecydowanie proszę o więcej, jeśli chodzi o wsparcie. Guzik jeszcze się powtórzę, wspieraj, guzik podziękuj. W opisie pod filmem jest też blik albo numer konta, jeżeli ktoś nie chce korzystać z narzędzi dostarczanych przez serwis YouTube. Komentarze. Też jeszcze na wszelki wypadek powtórzę, takie raczej spontaniczne, od serca, fajnie jak są związane z treścią. Przy prognozach, jak już mówiłam, można zapytać o to swoje słońce urodzeniowe, to zawsze jest taka wymiana, tak? Ja dostaję od Was komentarz, Wy dostajecie ode mnie trochę wiedzy, informacji, która też jest przydatna przy słuchaniu tych prognoz. Łapkę w górę, udostępnienie, wspomóżcie mnie, a ja będę dla Was dalej pracować. Dziękuję, do zobaczenia.